Jedziemy, to dzisiaj trochę pomarańczy. Pragnę się dzisiaj przywitać i powiedzieć o tym, że ostatnio podobaliśmy sobie pomarańcze. Lubimy pomarańcze. I będziemy szli w pomarańcze. Zaczynamy. Powiedziałam to, że kochamy pomarańcze? Lowki. Ten film bynajmniej nie jest o pomarańczach, nie jest również kulinarny, ale na pewno jest o pomarańczowym kolorze, na pewno jest o nowym Street Bobie 114. A zatem w nawiązaniu do motocykla siedzę właśnie na Street Bobie Harley Davidson silnik 114. Jest to nowy motocykl przedstawiony w styczniu 2021. Nowy Street Bob, mawiają, że jest bezkompromisowy, także bezkompromisowo ja sobie będę jeść pomarańcze. Czekaj. Street Bob mawiają, że to jest motocykl, który służy do ostrej jazdy. Mają rację, ponieważ ten silnik 114 ma 155 Nm. To naprawdę daje ostre szarpnięcie, powiedziałabym tak. A jak się na nim jeździ? Naprawdę piekielnie dynamicznie. Ten motocykl ma 114 cali, 155 Nm i bardzo niską wagę, ponieważ 298 kg, co czyni te aspekty techniczne jako całość bardzo, tak jak wspominałam, dynamiczną oraz poręczną jednostką napędową. Jeśli zastanawiacie się, czy ten motocykl jeździ bokami, na pierwszym biegu jeździ bokiem, na drugim biegu jeździ bokiem, na trzecim biegu troszeczkę piszczy. Sprawdziłam to w bardzo laboratoryjnych warunkach. Poza miastem? Wspomniałam o tym, że motocykl naprawdę porusza się bardzo szybko oraz zwinnie, natomiast pozycja za kierownicą i ta kierownica i cały motocykl w stylu bobber powoduje, że na nim naprawdę można się czuć komfortowo i bezpiecznie przyspieszając. Siedzenie jest dobrze wyprofilowane, wysokość kierownicy jak dla mnie jest znakomita, lusterka powodują, że czuję się bezpiecznie, bo wszystko z tyłu widzę. Ale uwaga, one zaczynają delikatnie drgać przy prędkościach około 120, już się zaczyna. Idąc dalej, licznik. Harley, to jest nowy Harley, natomiast Street Bob zyskał minimalistyczny, surowy wygląd. Odpowiednia kierownica, odpowiedni zbiornik, przycięte błotniki, bardzo mała lampa z przodu powodują, że ten motocykl rzeczywiście wygląda na rasowy, a jest bądź co bądź nadal seryjnie produkowanym motocyklem z lakierowanymi czarnymi kołami, szprychami, czarną kierownicą, czarnym silnikiem. To powoduje, że motocykl wygląda w standardzie całkiem dobrze. Jeżeli nie planujecie zmian w swoim nowym Harley'u, to gwarantuję Wam, że to siedzenie dla kierowcy jest naprawdę bardzo dobrze wyprofilowane. Przy tych potężnych przyspieszeniach, jakie oferuje ten motocykl, dupa rzeczywiście się nie zsuwa. Fotel dla pasażera, ja tego nie sprawdzę, natomiast w standardzie jest fotel dla siedzenia dla pasażera oraz podnóżki.
przednie zawieszenie o zmniejszonej masie, o sportowym charakterze, tylne zawieszenie typu monoshock powodują, że ten motocykl prowadzi się bardzo dobrze, nie jest nad wyraz twardym zawieszeniem, które powoduje wybicie kręgosłupa. Jest to doskonałe zawieszenie do prowadzenia w mieście, a tym bardziej poza miastem. Jeśli chodzi o technologię, Harley zastosował tutaj bezkluczykowy system, cyfrowy wyświetlacz oraz tylko i wyłącznie ABS, co czyni ten motocykl nadal bardziej tradycyjny jak nowoczesny. I to lubimy najbardziej. Harley wyposażył Street Boba w światła LED-owe. W nocy, jeździłam w nocy, te światła na krótkich oświetlają doskonale, natomiast po przełączeniu na długie światła mogłyby świecić lepiej, naprawdę. Tak mówimy, że ten motocykl jest niezwykle dynamiczny, szybki, silnik 114, 155 Nm, że jechałam nim 180 km na godzinę bez problemu. Powiedziałam to? Powiedziałam to. Na niemieckich autostradach, ale ten motocykl trzeba zatrzymać. Niestety tutaj jest pojedyncza tarcza. To jest odczuwalne przy wytrącaniu prędkości z dużych prędkości do małych prędkości. Krótko mówiąc, mógłby lepiej hamować. Pomarańczy pomarańczami, natomiast ten motocykl jest dostępny w 4 wersjach kolorystycznych. A w jakich? Zobaczcie sobie na stronie internetowej, bo po co opowiadać o kolorach? Mowa podsumowująca. Po pierwsze, jeździmy zawsze w kasku i nie bądź. Po drugie, ten motocykl jest naprawdę fenomenalny pod względem prowadzenia, szybkości, zajebistości. Wsiądziesz na niego, pojedziesz kilka dni i endorfinami sikasz przez tydzień. Gwarantuję. Okej, to byłoby na tyle. Myślę, że wystarczy. Ja zakładam kask i spierdam. Żeby nie było, na co dzień oraz pracy nie jestem tak wulgarna jak sekundę temu. Zatem uważajmy na to, co mówimy. Endorfiny, hamujemy. Jeszcze bardzo miłego dnia. Dzisiaj jest mega.